Druk Bartosz Bednarczyk, szef Radomskiego Sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, chłopiec ZKP Radom. Witaj, Bartku. Dzień dobry. Rozpoczął się 27. finał w Radomiu. Będzie się dużo działo na scenie. Kto zagra od godziny 14.30 do wieczora? A od 14.30 zaczyna JMS, zaraz po nim Alina, wykonawcy z Radomskiej Szkoły Rocka, później Cichosza, New Amsterdam, Renesans i oczywiście Gwiazda Wieczoru, czyli Reniusis. Po koncercie Gwiazdy Wieczoru, to już o tym mówiliśmy w wejściu z prezydentem Radosławem Witkowskim. Licytacja szczęśliwego krawata. Tak, szczęśliwy krawat oraz znak... Trasa NS. Trasa NS. Jeszcze wcześniej będzie licytowany poranek w Radiu Rekord, także to jeszcze przed koncertem Reniusis, a o 20.00 zaraz po licytacji prezydenckiej Światełko do Nieba, grupa Awaria zaprezentuje nam fire show w swoim wykonaniu. Tak naprawdę w Radomiu Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy gra od 6 stycznia. Wielki mecz gwiazd, wschód-zachód, o tym już mówiliśmy, że przegraliście 2 punktami. Tak, ale wygraliśmy za to 5000 zł ponad, które zostało zebrane podczas tego meczu. W związku z tym warto było ulec w tymże meczu. Tak naprawdę już w chwili obecnej część wolontariuszy rozlicza puszki, na przykład takie puszki, które były podczas imprez towarzyszących zamkniętych w ciągu tygodnia. W chwili obecnej już przeliczone mamy 20 tysięcy złotych tutaj w Radomiu. Odbyła się też już pierwsza duża licytacja w restauracji Winowajcy. Tam ona trwała dość długo, ale była chyba naprawdę owocna. Co? Jeszcze nie wiemy, bo jeszcze jej nie przeliczyliśmy. Ale jak byłem, widziałem osobiście... Zlicytowaliśmy wszystko, co mieliśmy ze sobą, także to na pewno. No i oczywiście tutaj trzeba powiedzieć, przypomnieć, że najwyższy wynik osiągnęła książka podarowana przez Ciebie z autografami uczestników Airshow. Także za 500 zł, które wpadło do puszki, tejże puszki. Jest mi bardzo miło. Bardzo fajnie, bardzo dziękuję panu Piotrowi, który wylicytował najwyższą kwotę 500 zł. Słyszą państwo ten dźwięk. Radomskie klasyki się stroją. Tak, radomskie klasyki. Teraz samochody wyścigowe z radomskich klasyków, ale jest tutaj także dużo samochodów takich cywilnych, także wojskowych. Także zapraszamy wszystkich fanów motoryzacji, bo tutaj na placu naprawdę bardzo dużo się będzie działo. Dobrze, drodzy państwo, to razem z Drukiem Bartoszem Bednarczykiem, szefem radomskiego sztabu WOŚP, mówimy przybywajcie. Przybywajcie, ja chwilowo uciekam na Czarnych, bo tam zaraz licytacja w przerwie meczu. Mam nadzieję, że mecz będzie krótki i Czarni wygrają 3-0. To my też uciekamy, dzięki.